Przeczytamy z Ewangelii Jana. Aus Johannes 15, z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Die Verse 1 bis 17. Wiersze od 15, od 1 do 17. Ewangelia Jana 15 rozdział od 1 wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. In Johannes 13 und 14 ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf diesem Obersaal. W Ewangelii Jana 13 i 14 rozdział widzimy Pana Jezusa w tej górnej sali z uczniami. Sie sind dort für sich in dieser geschützten Atmosphäre des Obersaales. Oni są tam, można by tak powiedzieć, dla siebie, w tej schronieni, w tej atmosferze tej sali. Und da spricht der Herr Jesus zu den Jüngern über himmlische Beziehungen. I tam Pan Jezus do nich mówi o tych niebiańskich relacjach. Die Beziehung der Jünger zum Vater. O tym związku uczniów z Ojcem. Zu die Beziehung zu ihm, der auch bald im Himmel sein würde. O tym związku do Niego, który wkrótce też będzie w niebie. Und die Beziehung zu dem Heiligen Geist. I o tym związku z Duchem Świętym. Wunderbare Beziehungen, in die ein Glaubender gestellt ist. Są to cudowne relacje, do jakich wierzący jest przystosowiony. In Kapitel 15 ist die Situation ganz anders. W 15 rozdziale ta sytuacja jest całkiem inna. Sie sind nicht länger auf dem Obersaal. Już nie znajdują się w tej górnej sali. Sie sind hinausgegangen. Oni zeszli. Sie befinden sich sozusagen in der Welt. Można by powiedzieć, że znajdują się w świecie. Und der Jesus spricht zu den Jüngern vom Fruchtbringen. I Pan Jezus mówi do uczniów o przynoszeniu owocu. Und wir lernen eine wichtige Sache. I możemy się z tego nauczyć jednej ważnej rzeczy. Frucht bringen auf dieser Erde können wir nur, wenn wir die himmlischen Beziehungen genießen. Przynosić owoc na ziemi możemy tylko wtedy, jeśli rozkoszujemy się tymi niebiańskimi rzeczami. Wenn wir hier auf dieser Erde Frucht bringen für Gott, Frucht bringen wollen für Gott. Jeśli na tej ziemi chcemy przynosić owoc dla Boga, dann müssen wir immer wieder diese Beziehungen aufsuchen und genießen. To ciągle musimy szukać tej społeczności z niebem i się tym rozkoszować. Das ist der Zusammenhang zwischen den Kapiteln 13 und 14
einerseits und 15 und 16 andererseits. To jest właśnie ten związek, jaki jest między rozdziałami 13-14, a rozdziałami 15-16. Jezus fängt hier an, ich bin der wahre Weinstock. Pan Jezus zaczyna tutaj słowami: ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Und vielleicht kennen wir die sieben ich bin Worte im Johannesevangelium. I może znamy tych siedem słów, czy siedem początków zdań, które Pan Jezus zaczyna mówiąc: ja jestem. Es fängt an in Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Zaczyna się w szóstym rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi: ja jestem chlebem życia. Der Jesus ist der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Pan Jezus jest jako ten człowiek, który przyszedł tutaj na tą ziemię. Der Gesandte vom Vater. Ten, który jest posłany od Ojca. Und er ist gekommen, um den Menschen Leben zu geben. I on przyszedł, aby ludziom dać życie. Aber dieses neue Leben braucht auch Nahrung. Ale to nowe życie potrzebuje pokarmu. Und er selbst als das wahre Manna, als das Brot vom Himmel ist die Nahrung dieses Lebens. I on sam jako ta prawdziwa manna jest tym chlebem życia. Die zweite Stelle ist in Kapitel 8. Drugie miejsce jest w rozdziale 8. Der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Pan Jezus tam mówi: ja jestem światłością świata. Und er stellt die Menschen ins göttliche Licht. I on stawia ludzi w tym świetle Bożym. Damit sie erkennen, was sie sind in Gottes Augen. Aby mogli poznać, kim człowiek jest w oczach Bożych. Dass sie aber auch den Rettungsweg erkennen. Ale również po to, aby mogli poznać ten ratunek. An den Herrn Jesus zu glauben, um gerettet zu werden. I aby mogli uwierzyć w Pana Jezusa i być wyratowani. Er stellt ins Licht. On stawia w świetle. Aber er erleuchtet auch. Ale również on oświetla. Er bringt uns in eine Stellung im Licht. On stawia nas na tym, w tym stanowisku, w tym świetle nas stawia. Und er öffnet unsere Augen, dass wir die Dinge Gottes sehen können. I otwiera nasze oczy, abyśmy mogli widzieć te rzeczy Boże. Das wird in dieser Begebenheit in Kapitel 9 illustriert. I to mamy zilustrowane w rozdziale 9. Der Jesus öffnet die Augen des Blinden. Gdzie Pan Jezus otwiera oczy ślepego. Vorher war er in der Finsternis, konnte nichts sehen. Przedtem on był w tej całkowitej ciemności, nic nie widział. Aber dann hatte er geöffnete Augen. Ale później te jego oczy zostały otwarte. Und er erkennt den Herrn Jesus. I rozpoznał Pana Jezusa, poznał Pana Jezusa. Erst sagt er nur von ihm ein Mensch genannt Jesus. Na początku on mówił o nim jako o tym człowieku, którego zowią Jezusem. Aber am Ende fällt er vor ihm nieder und weiß, er ist der Sohn Gottes. Ale pod koniec tego rozdziału on pada przed nim i wie, że to ten jest Synem Bożym. Dann haben wir zwei ich bin Worte in Kapitel 10. Następnie mamy dwa te słowa, te zdania: ja jestem w rozdziale 10. Der Jesus sagt, ich bin die Tür. Pan Jezus mówi: ja jestem drzwiami. Ja, durch ihn muss man eingehen, um in den Bereich des Lebens zu kommen. Przez niego trzeba wejść, aby wejść do tego obszaru nieba. Aber er sagt auch, ich bin der gute Hirte. Ale, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ale dalej mówi też: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja, er ist der Hirte, der sein Leben gelassen hat. Tak, on jest tym pasterzem, który położył swoje życie. Aber jetzt geht er als Hirte vor seinen Schafen her. Ale teraz jako ten pasterz idzie przed swoimi owcami. Als Hirte ist er auch derjenige, der die Herde zusammenhält. Eine Herde, ein Hirte. Jako pasterz on też trzyma tą trzodę w tej jedności. Jeden pasterz, jedna trzoda. Fünftens kommt Kapitel 11. Następnie po raz piąty mamy rozdział 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Pan Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der geht vom Tod ins Leben über. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten przechodzi ze śmierci do życia. Na kommt sechstens Kapitel 14. Szósty raz jest to w rozdziale 14. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja jestem droga, prawda i życie. Manchmal wird dieser Vers evangelistisch erklärt. Czasami ten wiersz jest wyjaśniany na podłożu ewangelizacyjnym. Und er eignet sich auch sehr gut, um zu zeigen, dass es einen Weg zu Gott gibt. I również nadaje się do tego bardzo dobrze, by pokazać, że jest tylko jedna droga do Boga. Aber dieser Vers bedeutet viel mehr. Ale ten wiersz oznacza o wiele więcej. Der Jesus ist nicht nur der Weg zu Gott. Pan Jezus jest nie tylko tą drogą do Boga. Er ist der in die Beziehung zum Vater bringt.
On jest również ten, który przynosi nas do tej społeczności z Ojcem. Er ist die Wahrheit über diesen Vater. On jest tą prawdą o tym Ojcu. Er ist das Leben von diesem Vater. On jest tym życiem od tego Ojca. Und er bringt Menschen, die das ewige Leben geschenkt bekommen haben, in eine Beziehung zu Gott als Vater. I on tych, którzy otrzymali to nowe życie, przywodzi do tej społeczności, czy do tej relacji z Bogiem jako z Ojcem. Und jetzt geht es siebtens darum, dass er sagt, ich bin der wahre Weinstock. I teraz po raz siódmy tutaj Pan Jezus w naszym rozdziale mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Es geht hier um einen Platz des Zeugnisses und des Fruchtbringens auf der Erde. Tu jest mowa o tym świadectwie i o przynoszeniu owocu na tej ziemi. Und bisher hatte Israel an diesem Platz des Zeugnisses gestanden, um Frucht zu bringen für Gott. I do tej pory to Izrael stał na tym miejscu i przynosił ten owoc dla Boga. Wir lesen einen Vers aus Psalm 80. Możemy przeczytać wiersz z Psalmu 80. Es ist bei mir Psalm 80, Vers 9. Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest ihn. Psalm 89, wiersz. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Das ist eine Beschreibung, wie Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. To jest opis, jak Bóg swój lud izraelski wyprowadził z Egiptu. Wie er die Nationen in Kanaan vertrieben hat. Jak on te narody z Kanaanu wypędził. Und wie er sie dort gepflanzt hat, in diesem Land, das von Milch und Honig fließt. I jak tam ten naród zasadził w tej krainie mlekiem i miodem płynącą. Und da lesen wir dazu ein Vers aus Jesaja 5. I do tego miejsce z Izajasza 5. Jesaja 5, Vers 1 und 2. Wiersze pierwszy i drugi. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Da wird uns das beschrieben, wie Gott sein Volk gepflanzt hat auf diesem fruchtbaren Hügel. Tam jest nam opisane, jak Bóg ten naród zasadził na tym urodzajnym pagórku. Und er hat erwartet, dass sein Volk Frucht bringt für ihn. I oczekiwał, że ten naród przyniesie owoc dla niego. Aber es brachte keine Frucht. Ale nie przyniósł żadnego owocu. Und jetzt tritt der Herr Jesus selbst. I teraz sam Pan Jezus wystąpił. An die Stelle seines Volkes, an die Stelle Israels. Zamiast Izraela, w zastępstwie za Izraela. Er kam hier auf diese Erde. On przyszedł na tą ziemię. Und er hat hier Frucht gebracht für Gott. I przyniósł ten owoc dla Boga. In dem Herrn Jesus fand Gott, der vom Himmel auf die Erde schaute, Frucht. Pan Jezus przyniósł ten owoc, na który Bóg mógł patrzeć z nieba. Und diese Frucht ist zur Freude Gottes. I ten owoc jest radością Bożą. Wir finden das gut erklärt im Buch der Richter. Dobrze jest to wyjaśnione w Księdze Sędziów. In Kapitel 9. 9. rozdział. Da ist diese Parabel von den Bäumen. Tam jest mowa o tych drzewach. Und in Vers 13 steht, was der Weinstock bedeutet. I 13. wiersz jest mowa o tym, kim czy czym jest winorośl. Lecz winorośl odpowiedziała im, czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Also die Frucht des Weinstocks, die erfreut Götter und Menschen. Ten owoc winorośli rozwesela bogów i ludzi. Und so war der Herr Jesus hier auf der Erde und hat Frucht für Gott gebracht zur Freude Gottes. I tak też Pan Jezus tutaj będąc na tej ziemi przynosił ten owoc dla ku radości Bożej. Und bevor der Herr Jesus zurückkehrt in den Himmel, i zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, verbindet er die Seinen mit sich,
łączy swoich ze sobą und sagt, ihr sollt jetzt Frucht bringen auf dieser Erde. I mówi, teraz wy macie przynosić owoc na ziemi. Aber nicht in Verbindung mit dem Judentum, ale nie w połączeniu z Żydostwem. Nicht in Verbindung mit dem Volk Israel, nie w połączeniu z ludem izraelskim. Nicht in Verbindung mit dem Gesetz, nie w połączeniu z zakonem. Nein, in Verbindung mit mir, nie, tylko i wyłącznie w połączeniu ze mną. Und er sagt, außer mir könnt ihr nichts tun. I mówi, bez mnie nic nie możecie uczynić. Wir haben das eben gesungen in diesem Lied. I w tej pieśni też to mogliśmy śpiewać. Herr Jesus, oh, ich brauch dich. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Und wir können keine Frucht bringen ohne ihn. Nie możemy przynieść żadnego owocu bez Niego. Wir brauchen ihn. Potrzebujemy Go. Wir brauchen diese Verbindung zu ihm. Potrzebujemy tej łączności z Nim. Ohne ihn können wir gar nichts. Bo bez Niego nic nie możemy. Aber wenn wir in ihm bleiben, dann können wir Frucht bringen für Gott. Ale jeśli w Nim będziemy trwali, to możemy przynieść ten owoc dla Boga. Der Jesus ist der wahre Weinstock. Pan Jezus jest tym prawdziwym krzewem winnym. Und er hat uns jetzt auf dieser Erde an den Platz gestellt, wo wir Frucht bringen sollen zur Freude Gottes. I On nas postawił na tym miejscu, na którym mamy wydawać ten owoc ku radości Bożej. Er erklärt weiter, der Herr Jesus, mein Vater ist der Weingärtner. I dalej wyjaśnia, ojciec mój jest winogrodnikiem. Dem Weingärtner gehört der Weinberg, das ist das erste. Pierwszy punkt, do winogrodnika należy winorośl. Und das zweite ist, er kümmert sich um diesen Weinberg. A po drugie, on troszczy się o swoją winnicę. Wenn man das mal beobachtet in einem Gebiet, wo Wein angebaut wird, gdybyśmy tak obserwowali okolice, gdzie uprawia się winogrona, das ist mit viel, viel Arbeit verbunden. To można zauważyć, że trzeba w to włożyć mnóstwo pracy. Und so gibt Gott der Vater sich heute auch viel Mühe um die Seinen. I tak samo i dzisiaj Bóg Ojciec dokłada wielkich starań i wiele trudu o swoich. Ich lese mal einen Vers aus 1. Petrus 4. 1. Piotra 4. Das ist ein Vers, den verstehen wir vielleicht auf den ersten Blick nicht richtig. To może być wiersz, którego na pierwszy rzut oka nie będziemy dobrze rozumieli. 1. Petrus 4, Vers 18. 18. Wiersz. Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Macht dieser Vers klar, dass die Rettung des Gläubigen eine unsichere Sache ist? Czy ten wiersz nam pokazuje, że wybawienie wierzącego to jest coś niepewnego? Nein, die Errettung der Gläubigen ist keine unsichere Sache. Nie. Zbawienie wierzącego to jest rzecz bardzo pewna. Es ist völlig sicher, dass wir das Ziel erreichen werden. To jest w 100% pewne, że osiągniemy cel. Aber der Vers macht deutlich, dass Gott sich viel Mühe gibt um uns, bis wir das Ziel erreicht haben. Ale ten wiersz uzmysławia nam, że to Bóg dokłada wielkich starań i bardzo się trudzi, abyśmy osiągnęli cel. Es gibt viel Widerstand von außen. Bo jest wiele przeszkód z zewnątrz. Es gibt viel Not in uns selbst. Jest wiele biedy w nas samych. Und Gott gibt sich Mühe um uns. I Bóg zadaje sobie trud z naszego powodu, z powodu nas. Wie viel Mühe hat er sich gegeben, um uns überhaupt zu retten? Ileż on trudu musiał sobie zadać, by nas w ogóle zbawić? Er hat seinen geliebten Sohn gegeben. On dał swojego umiłowanego syna. Und wie viel Mühe gibt er sich jeden Tag? I ileż trudu on sobie zadaje codziennie? Und er sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen. I on dba o to, abyśmy osiągnęli ten cel. Ohne Gottes Hilfe kommen wir nicht an. Bo bez pomocy Bożej nie zajdziemy nigdzie. Aber mit seiner Hilfe. Und diese Hilfe steht uns zur Verfügung. Ale z Jego pomocą i tą pomoc mamy zawsze do dyspozycji. Und der Gottlose? A bezbożny? Der hat niemanden, der für ihn spricht, der sich für ihn müht. Nie ma nikogo, kto by za niego mógł się wstawiać, kto by za niego się, o niego się troszczył. Er lehnt Gott, ja? On odrzuca Boga. Er will den Herrn Jesus ja nicht. On nie chce Pana Jezusa. Unmöglich kann er gerettet werden. Niemożliwe, by taki został zbawiony. Nun, der Vater bemüht sich um seinen Weinberg. Ojciec troszczy się o swoją winnicę.
So sagt es hier Johannes 15. Tak mamy tutaj w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Gott bemüht sich um die, die errettet werden. Bóg troszczy się o tych, którzy są zbawieni. So sagt es 1. Petrus 4. Tak też czytamy w 1. Piotra 4. Nun, jetzt kann es sein in 15 Vers 2, dass da eine Rebe ist, die keine Frucht bringt. I teraz może się zdarzyć tak, jak mamy w wierszu drugim, że jest jakaś latorość, która nie wydaje owocu. Und da möchte ich zwei Erklärungen zu geben. I dwa wyjaśnienia do tego. Die eine Erklärung ist, da ist eine Rebe, die bringt grundsätzlich und überhaupt nie Frucht. Po pierwsze, jest taka, taki, taka odnoga, czy taka gałąź, która co do zasady nigdy nie daje owocu, nigdy nie wydaje plonu. Und das ist jemand, der nennt sich Christ. I to jest ktoś, kto nazywa się chrześcijaninem, aber der hat gar kein Leben aus Gott. Ale nie ma życia z Boga. Der kann gar keine Frucht bringen. Taki ktoś nigdy nie może przynieść owocu. Er hat vielleicht ein christliches Bekenntnis. On ma może chrześcijańskie wyznanie. Er ist vielleicht getauft mit der christlichen Taufe. Może jest tym chrztem kościelnym ochrzczony. Vielleicht als Baby. Może jako dziecko. Aber er hat kein Leben. Ale nie ma życia. Er kann keine Frucht bringen für Gott. On nie może wydać owocu dla Boga. Und der Vater nimmt diese Rebe weg. I ojciec odcina taki, taką latorość. Was ist das Ende einer solchen Rebe? Jaki jest koniec takiej latorośli? Das steht in Vers 6. To mamy w szóstym wierszu. Sie wird hinausgeworfen und kommt ins ewige Gericht. Wyrzucane jest precz i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Das ist die eine Bedeutung von Vers 2. To jest jedno ze znaczeń drugiego wiersza. Aber es gibt auch noch eine zweite. Ale jest też drugie. Kann sein, da ist ein Gläubiger, der hat wirklich Leben aus Gott. Może być, że jest ten prawdziwy wierzący, który ma życie z Boga. Und er hat auch vielleicht Frucht für Gott gebracht. I może kiedyś przynosił owoc dla Boga. Aber jetzt bringt er keine Frucht mehr. Ale teraz nie przynosi tego owocu. Und der Vater nimmt ihn weg von diesem Platz des Zeugnisses auf der Erde. I ojciec zabiera go z tego miejsca, gdzie jest świadectwem na tej ziemi, gdzie byłby świadectwem na tej ziemi. Er sagt sozusagen, ich kann dich hier auf dieser Erde nicht mehr gebrauchen als ein Zeugnis für mich. Tak obrazowo mówiąc, ojciec mówi do niego, nie mogę już ciebie tutaj używać jako świadectwa dla mnie na tej ziemi. Eine solche Person geht nicht verloren. Taka osoba nie idzie na zginienie. Aber Gott nimmt sie weg von der Erde. Ale Bóg zabiera taką osobę z tej ziemi. Ein Beispiel ist Apostelgeschichte 5. Przykładem na to jest, są Dzieje Apostolskie 5 rozdział. Ananias und Sapphira. Ananiasz i Safira. Gott hat gesagt, ich kann euch nicht länger auf dieser Erde gebrauchen. Bóg, obrazowo mówiąc, powiedział, nie mogę was więcej używać na tej ziemi jako świadectwa. Nie możecie być świadectwem dla mnie. Und er hat sie weggenommen. Sie sind gestorben. I oni zmarli. Sie gehen nicht ewig verloren. Oni nie są zginieni, nie stracili życia wiecznego. Aber hier auf dieser Erde konnte Gott sie nicht länger gebrauchen. Ale tutaj, na tej ziemi, Bóg nie mógł ich więcej wykorzystać. Ein zweites Beispiel haben wir in 1. Korinther 11. Drugi przykład mamy w 1. Koryntian 11. Da schreibt Paulus, deshalb sind ein Gutteil von euch, sind einige von euch krank und ein Gutteil entschlafen. Ja. 11. rozdział, 30. wiersz. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Die, die entschlafen waren, die gehen nicht verloren. Ci, którzy zasnęli, oni nie poszli na zginienie. Aber Gott hat sie von dieser Erde, von dem Platz des Zeugnisses weggenommen. Ale Bóg zabrał ich z tej ziemi, z tego miejsca, gdzie mogli być świadectwem. Das ist ein ernstes Handeln Gottes. I to jest bardzo poważne działanie Boże. Jetzt gibt es eine andere Situation in unserem Vers 2. I teraz jest też inna sytuacja w naszym drugim wierszu. Da ist eine Rebe, die bringt Frucht. Jest też latorość, która wydaje owoc. Und was tut der Vater? I co czyni ojciec? Er freut sich über diese Frucht. Cieszy się z tego owocu. Aber er möchte gerne, dass sie mehr Frucht bringt. Ale on też chce, aby ona jeszcze więcej owocu przynosiła. Und deshalb reinigt er diese Rebe. I dlatego oczyszcza tą latorość. Das ist sehr schön. Es steht in Vers 2 zuerst, sie bringt Frucht. To jest piękne, że najpierw jest napisane, ona przynosi owoc. Dann steht weiter in Vers 2, sie soll mehr Frucht bringen.
Vers 2 weiter. Die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfistszy owoc. In Vers 5 steht, wer in mir bleibt, dieser bringt viel Frucht. W 5 wierszu jest napisane wiele owocu. Und in Vers 16 steht, dass eure Frucht bleibe. A w 16 wierszu jest, aby owoc wasz był trwały. Frucht. Owoc. Mehr Frucht. Więcej owocu. Viel Frucht. Jeszcze więcej. Bleibende Frucht. I trwały owoc. Wir merken, das ist ein Wachstum im Fruchtbringen. I zauważamy, że tu jest wzrost w tym wydawaniu owocu. Und wir fragen uns selbst. I pytamy, zapytajmy siebie. Wir wünschen doch, dass es diese Konstanz gibt, bleibende Frucht in unserem Leben. Przecież to jest naszym życzeniem, aby była ta stałość w naszym życiu, abyśmy dawali zawsze ten trwały owoc. Aber es ist nicht immer so. Ale nie zawsze tak jest. In unserem Leben ist es, gibt es manchmal ein Auf und Ab. W naszym życiu są ta, jest ta sinusoida. Und da sind wir so dankbar, dass wir den Vater haben. I wtedy jesteśmy wdzięczni, że mamy Ojca, der sich um uns kümmert. Który się troszczy o nas. Und der das aus unserem Leben wegnimmt, was uns hindert, mehr Frucht zu bringen. I On zabiera z naszego życia to, co nam przeszkadza, aby jeszcze więcej owocu wydawać. Das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess. Czasem jest to bolesny proces. Da wird etwas abgeschnitten. Coś jest odcinane. Etwas, wo die Kraft reingeht, aber es bringt keine Frucht. Coś, przez co na przykład mamy siłę, ale to nie przynosi owocu. Wenn so etwas in unserem Leben geschieht, manchmal nimmt Gott uns etwas weg. Jeśli taka rzecz ma miejsce w naszym życiu, to Bóg nam to czasem zabiera. Dann sind wir nicht so zufrieden. I wtedy nie, często nie jesteśmy zadowoleni. Aber wenn wir anfangen, es zu sehen mit Gottes Augen, ale jeśli zauważymy i zaczniemy patrzeć na to Bożymi oczami, dann werden wir dankbar, dass er sich um uns kümmert. To wtedy będziemy wdzięczni, że to On się o nas troszczy. Er möchte, dass wir mehr Frucht, dass wir viel Frucht bringen. On pragnie, abyśmy więcej, abyśmy dużo i abyśmy więcej owocu przynosili. Der Herr Jesus befestigt die Jünger jetzt in Vers 3. I w 3 wierszu Pan utwierdza uczniów. Er sagt, auch wenn ich davon gesprochen habe, dass der Vater Reben wegnimmt. I mówi, nawet gdy mówiłem o tym, że Ojciec odcina te latorośle. Und wenn ich gesagt habe, dass der Vater Reben reinigt, i gdy mówiłem, że Ojciec oczyszcza latorośle, dann müsst ihr jetzt nicht Angst haben, dass ihr verloren geht. To nie bójcie się, że teraz zginiecie. Nein, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nie, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Da gehen wir zu Kapitel 13, Vers 10. 13 rozdział, 10 wiersz. Da erklärt er das, der Jesus, wie man rein wird. Tam Pan wyjaśnia, jak można być czystym. Er sagt, wer gebadet hat, gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, sondern er ist ganz rein. Kto jest umyty, albo w niemieckim, kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się. Und cały jest czysty. Und ihr seid rein. A wy jesteście czyści. Aber nicht alle. Ale nie wszyscy. Da war der Judas bei. Bo Judasz jeszcze był wśród nich. Der hatte den Herrn Jesus nicht angenommen. On nie przyjął Pana Jezusa. Er war nur ein Mitläufer. On był tym, który tylko był takim współbiegnącym. Er war nicht rein. Ale nie był czysty. Aber die anderen waren rein. Sie glaubten an ihn. Ale ci inni byli czyści. Oni uwierzyli w Niego. Sie waren sozusagen gebadet. Oni byli wykąpani. Sie hatten sich bekehrt. Oni się nawrócili. Und jetzt mussten sie nicht wieder neu gebadet werden. I teraz oni nie musieli się jakby kąpać po raz drugi. Aber die Füße mussten gewaschen werden. Ale nogi musiały być umyte. Das was beschmutzt wird beim Laufen. To, co brudzi się najbardziej w czasie wędrówki. Muss gereinigt werden durch das Wort Gottes, durch das Wasser des Wortes Gottes. Musi być oczyszczony przez Słowo Boże, przez wodę Słowa Bożego. Der Herr Jesus erinnert die Jünger jetzt daran, ihr seid schon rein. I Pan Jezus im to przypomina, że wy już jesteście czyści. Und auch wenn der Vater in eurem Leben etwas wegnehmen muss, was daran hindert, Frucht zu bringen. I nawet jeśli Ojciec w waszym życiu musi coś zabrać, coś, co przeszkadza w przynoszeniu owocu. Ich sage es euch, ihr seid rein. To ja wam mówię, wy jesteście czyści. Weil ihr mein Wort gehört und geglaubt habt. Bo
słyszeliście i uwierzyliście słowu mojemu, które głosiłem. Und jetzt fragen die Jünger vielleicht, ja, was müssen wir denn jetzt tun, um Frucht zu bringen? I teraz może uczniowie stawiają pytanie, co musimy przynieść, aby wydawać ten owoc? Und bevor ich was zu der Frage sage, möchte ich noch grundsätzlich etwas zum Fruchtbringen sagen. I zanim odpowiemy na to pytanie, to jeszcze coś co do zasady do przynoszenia owocu. Was ist denn eigentlich Frucht in unserem Leben? Co jest owocem w naszym życiu? Die Antwort finden wir in Galater 5. Odpowiedź mamy w Galacjan 5. Und die Antwort finden wir in Epheser 4. I odpowiedź mamy w Efezjan 4. Und die Antwort finden wir in Hebräer 13. I odpowiedź mamy w Hebrajczyków 13. Wir schlagen diese Stellen kurz auf. Otwórzmy te miejsca. In Galater 5, Vers 22. Galacjan 5, 22. Nur Vers 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Manche Gläubige denken, Frucht für Gott, das sind gute Werke. Co niektórzy myślą, owoc dla Boga to są te dobre uczynki. Aber das ist nicht ganz genau. Ale to nie jest tak dokładnie. Galater 5 zeigt es uns. Galacjan 5 pokazuje nam. Hier wird kein einziges gutes Werk aufgezählt. Tutaj nie ma ani jednego dobrego uczynku wymienionego. Aber hier werden 9 Wesenszüge aufgezählt, die sich vollkommen im Leben des Herrn Jesus gezeigt haben. Ale tu są 9 cech pokazanych, które się doskonale były widoczne w życiu Pana Jezusa. Liebe oder Freude hat sich vollkommen im Leben des Herrn Jesus gezeigt. Miłość czy też radość doskonale była widoczna w życiu Pana Jezusa. Und wenn Gott der Vater etwas in unserem Leben sieht von diesen Wesenszügen, jeśli Bóg Ojciec widzi coś z tych rzeczy w naszym życiu, dann ist das Frucht für Gott. To jest to owocem dla Boga. Möchte ich mal erklären an einem Beispiel. Chciałbym to wyjaśnić na przykładzie. Es gibt ja jetzt keinen Schnee im Moment. Co prawda nie ma śniegu za oknem. Deswegen kann ich das Beispiel ruhig erzählen. Dlatego mogę opowiedzieć ten przykład bez problemu. Aber stellt euch vor, es hat geschneit. Wyobraźcie sobie, że padał śnieg. Und jetzt sagt euch der Vater, geh mal nach draußen und mach den Weg vom Schnee frei. I tata mówi do dziecka, idź i odśnież. Und du warst gerade so beim Computerspiel. A ty właśnie jesteś pochłonięty grą na komputerze. Und du hast gar keine Lust. I no, nie masz ochoty ośnieżać. Aber du weißt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kriege ich eine Strafe. Ale z drugiej strony wiesz, że jeśli nie pójdę nie ośnieżę, to będę miał jakąś karę. Und ganz ärgerlich gehst du raus und machst den Schnee weg. I taki zdenerwowany wychodzisz i ośnieżasz. Der Schnee ist weg. Śniegu nie ma. Aber in deinem Herzen war Bitterkeit. Ale w twoim sercu była taka gorzkość. Du kannst auch den Schnee wegmachen und sagen, ja Papa, du hast mir gestern so geholfen bei den Hausaufgaben, ich mache es gerne, aus Liebe zu dir. I możesz też wybrać drugą opcję i powiedzieć, no tato, wiesz, ty mi wczoraj tak pomogłeś przy na przykład pracach domowych, że ja ten śnieg chętnie odgarnę, bo cię miłuję. Dann zeigt sich in dem, was du tust, Schnee wegmachen, Liebe zu dem Vater. I w tym czynie, który ty zrobisz, czyli odgarniesz śnieg, można widzieć miłość do taty. Und das ist Frucht. I to jest owoc. Das macht uns Galater 5 deutlich. I to nam właśnie pokazuje Galacjan 5. Wenn Gott etwas sieht in unserem Leben, was Liebe zu ihm, Liebe zu verlorenen ist. Jeśli Bóg widzi w nas coś, co jest miłością do Niego, albo miłością do tego zgubionego człowieka, etwas von den Wesenszügen seines Sohnes. Jeśli widzi na nas pewne cechy swojego Syna, das ist Frucht für Gott. To jest właśnie owoc dla Boga. Es geht also nicht in erster Linie darum, was du tust. Więc w pierwszym momencie, czy w pierwszym linii nie chodzi o to, co ty czynisz. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Bo są różne zadania. Der eine hat die Aufgabe, das Wort zu verkündigen. Jeden ma zadanie, by głosić Słowo Boże. Der andere hat die Aufgabe, zu beten. Inny ma zadanie, by się modlić. Ganz unterschiedliche Aufgaben. Różne zadania. Aber in der Art und Weise, wie wir die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, erfüllen, ale sposób, w jaki my te zadania, które Bóg nam dał, wypełniamy, ist Frucht für Gott. To jest właśnie owoc dla Boga. In dem Sinn erkennen wir das auch in Epheser Kapitel 4. W tym sensie też to widzimy w Efezjan 4. Entschuldigung, Kapitel 5. Przepraszam, 5. Kapitel 5, Vers 9. 9. wiersz.
Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Und dann finden wir noch einen besonderen Aspekt der Frucht in Hebräer 13. W Hebrajczyków 13 jeszcze mamy szczególnego rodzaju aspekt co do owocu. Vers 15. 15 wiersz. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Frucht des Geistes. Owoc ducha. Frucht des Lichts. Owoc światła. Und Frucht der Lippen. I owoc warg. Das ist zur Freude Gottes. To jest ku radości Bożej. Und da möchte er gerne, dass das in unserem Leben hervorkommt. I on pragnie, aby to właśnie w naszym życiu było widzialne. Und wie geht das jetzt? I jak to teraz ma się toczyć? Die Antwort finden wir in Vers 4. Odpowiedź mamy w czwartym wierszu. Bleibt in mir und ich in euch. Trwajcie we mnie, a ja w was. Möchte es gerne noch einmal erzählen. Jeszcze raz chciałbym coś opowiedzieć. Glaube ich, habe es am Mittwochabend in Katowice schon mal gesagt. Chyba już to mówiłem w środę w Katowicach. Im vergangenen Sommer gab es viel Frucht an den Bäumen, viele Äpfel, viele Birnen. Ubiegłego lata wszystkie drzewa owocowe bardzo obfitowały. Viele Geschwister haben mir erzählt, so viel Äpfel wie dieses Jahr war noch nie an dem Baum. Wielu wierzących, którzy mają sady, opowiadali mi, tyle jabłek, ile w tym roku, to dawno nie było. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen zu dem Apfelbaum hin. I teraz wyobraźmy sobie, że idziemy do tej jabłoni. Und wir sagen, Herr Apfelbaum, wie hast du das denn gemacht, dass du so viel Frucht bringst? I pytamy się tej jabłoni, droga jabłonio, jak ty to zrobiłaś, że tyle jabłek wydałaś? Ja, da sagte, ich habe mich angestrengt. I ta jabłoń nam odpowiada, no tyle trudu i mozołu musiałam przejść. Und ich bin morgens eine Stunde früher aufgestanden als im letzten Jahr. I codziennie rano o godzinę wcześniej się budziłam niż ubiegłe lata. Nein, da sagt der Apfelbaum nicht. Nie, jabłoń tak nie odpowie. Der wird sagen, ich habe einfach meine Wurzeln ausgestreckt. Powiedziałaby nam, po prostu zapuściłam korzenie. Und ich habe meine Krone in die Sonne gehalten. A moją koronę wystawiłam na słońce. Und dann sind die Äpfel gekommen. I te jabłka same przyszły. Und so sagt der Jesus, bleibt in mir. I tak też Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie. Streck die Wurzeln fest aus. Zapuszczajcie głęboko korzenie. Seid in dieser Verbindung zu mir. Bądźcie w tej łączności ze mną. Damit von mir das zu euch fließen kann, was ihr braucht. Aby damit von mir das zu euch fließen kann, was ihr braucht. Aby ode mnie mogło płynąć do was to, czego potrzebujecie. Haltet euch in der Sonne der Liebe Gottes auf. I przebywajcie w słońcu, w tej miłości Bożej. Und dann kommt die Frucht. I wtedy ten owoc przyjdzie. Der Apfelbaum musste sich nicht mehr anstrengen als im letzten Jahr. Bo ta jabłoń wcale nie trudziła się bardziej niż ze zeszłych lat. Der hat nicht Schweißperlen auf den Blättern gehabt. Nie miała kropli potu na swoich liściach. Aber er ist versorgt worden von den Wurzeln. Er hat die Sonne bekommen und viel Frucht gebracht. Ale ona została zaopatrzona przez korzenie. Ona była wiele na słońcu i to przyniosło owoc. Das macht hier Vers 4 deutlich. I to właśnie widzimy w czwartym wierszu. Die Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht bringen. Latorośl sama z siebie nie może wydać owocu. Du kannst ja mal eine Rebe vom Weinstock nehmen, schneidest sie ab. Można spróbować odciąć jedną latorośl z krzewu. No, nimmst du sie mit nach Spanien, wo viel mehr Sonne ist? Możemy spróbować wziąć ją do Hiszpanii, gdzie jest o wiele więcej słońca. Und dann denkst du, jetzt bringt sie noch mehr Trauben. I teraz sobie pomyślimy, no za chwilę będziemy mieli jeszcze więcej owoców. Sie bringt gar keine einzige. Ale nie będzie ani jednego. Und so sagt der Jesus, ihr könnt auch keine Frucht bringen. I Pan Jezus też tak mówi, nie możecie w ogóle sami wydać owoców. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Jeśli nie pozostaniecie we mnie. Ich bin nämlich der Weinstock. Bo ja jestem tym krzewem. Ihr seid ja die Reben und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. A wy jesteście tymi latoroślami. Jeśli we mnie trwać będziecie, wtedy możecie wydać wiele owoców. In Vers 5 sagt der Jesus, wer in mir bleibt, piąty wiersz mówi, kto, Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, und ich in ihm, a ja w nim. Möchte was sagen zu diesen beiden Begriffen. I chciałbym coś powiedzieć do tych dwóch określeń. Wenn wir in ihm bleiben, bedeutet das Gemeinschaft.
Jeśli my w nim trwamy, oznacza to społeczność. Wir suchen die Gemeinschaft mit ihm. Szukamy, by mieć społeczność z Panem. Die Gemeinschaft beim Lesen der Bibel. Społeczność w czytaniu Biblii. Die Gemeinschaft beim Beten. Społeczność w modlitwie. Die Gemeinschaft im Austausch mit ihm, dass wir einfach mit ihm sprechen. Społeczność w rozmowie z Panem. Die Gemeinschaft in den Zusammenkünften. Społeczność na zgromadzeniach. Aber dann sagt er jetzt auch, ich bleibe in euch. Ale Pan Jezus też mówi, ja będę w was. Und das bedeutet Offenbarung. A to oznacza objawienie. Er lässt uns etwas verstehen von seiner Person. On pozwoli, że my będziemy coś rozumieli z jego osoby. Er in uns, das heißt, wir lernen ihn immer besser kennen. On w nas, to oznacza, że my go coraz bardziej będziemy poznawali. Er stellt sich uns vor in dem, was er ist. On nam się przedstawia tym, kim on jest. Und wir sind glücklich über diese Gemeinschaft mit ihm. I my jesteśmy szczęśliwi z tej społeczności z nim. Und dann kommt die Frucht. I wtedy będzie ten owoc. Über Vers 6 hatten wir schon ganz kurz nachgedacht. O szóstym wierszu już mówiliśmy. Und es ist ganz interessant, dass sich die Sprache ändert. I to jest ciekawe, że zmienia się język. Der Herr Jesus hatte gesagt, ihr seid schon rein. Pan Jezus mówi, wy już jesteście czyści. Er hat gesagt, ihr könnt nicht Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Mówi, nie możecie przynieść owocu, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Er sagt, ihr seid die Reben. Mówi, wy jesteście tymi latoroślami. Aber jetzt sagt er in Vers 6 nicht mehr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ale teraz nie mówi. Jetzt sagt er nicht mehr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Teraz nie mówi, jeśli wy nie trwać, nie będziecie trwać we mnie. Sondern er sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt. Ale tutaj mówi, jeśli kto nie trwa we mnie, czyli ktoś. Bisher hatte er gesagt, der Vater kümmert sich. Do tej pory mówił to, ojciec będzie się troszczył. Und ich bin der wahre Weinstock. A ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym. Und jetzt sagt er in Vers 6, man sammelt diese Reben und wirft sie ins Feuer. A teraz mówi w szóstym bez okoliczniku. Takie zbierają i wrzucają w ogień. Wir merken, wie die Sprache sich ändert. Widzimy, jak tu jest zmiana języka. Und in Vers 6 geht es eindeutig um solche, die gar kein Leben aus Gott haben. W szóstym wierszu chodzi o takich, którzy nie mają wcale życia z Boga. Sie sind durch ihr Bekenntnis äußerlich an diesem Platz, wo Frucht erwartet wird. Oni z wyznania są na tym miejscu, w którym oczekuje się, że ten owoc będzie wydany. Aber sie haben kein Leben aus Gott. Ale nie mają życia z Boga. Sie kommen ins ewige Gericht. I oni przyjdą, czy pójdą na sąd wieczny. Und die Engel sind die Werkzeuge, um sie zu sammeln und ins Feuer zu werfen. A aniołowie są tymi narzędziami, które zbierają i wrzucają w ogień. Jetzt sagt der Herr Jesus noch, wie das geht, in ihm zu bleiben. I teraz Pan Jezus mówi, jak to można uczynić, by w nim trwać? Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7. Siódmy wiersz, jeśli we mnie trwać będziecie. Und dann sagt er erstens, wenn meine Worte in euch bleiben. I mówi po pierwsze, jeśli słowa moje w was trwać będą. Also wenn wir uns mit seinen Worten beschäftigen, dann bleiben wir in ihm. A więc jeśli się będziemy zajmowali jego słowami, to będziemy trwali w nim. Und das zweite Hilfsmittel ist das Gebet. A drugim środkiem pomocniczym jest modlitwa. Wir dürfen bitten. Możemy prosić. Und wenn wir wirklich in ihm bleiben, dann werden wir auch das bitten, was nach seinem Willen ist. Jeśli w nim trwać będziemy, to będziemy prosili to, co jest jego wolą. Sind das nicht herrliche Hilfsmittel, die er uns gibt? Czy to nie są wspaniałe środki pomocnicze, które on nam daje? Und jetzt ermutigt er uns. I teraz on nas pokrzepia. Er sagt, wenn ihr viel Frucht bringt, dann wird mein Vater verherrlicht. Vers 8. Ósmy wiersz. Będzie uwielbiony ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Ich finde das wirklich beeindruckend. Dla mnie jest to bardzo zachwycające. In Kapitel 17 wird der Herr Jesus sagen, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. W 17 wierszu Pan Jezus mówi, ja Ciebie uwielbiłem na ziemi. Und das hat er wirklich auf vollkommene Weise getan. I on to rzeczywiście doskonale uczynił. Aber hier sagt er, der Vater wird auch verherrlicht durch euch. Ale tutaj Pan Jezus mówi, ojciec będzie uwielbiony przez was. Nämlich dann, wenn ihr viel Frucht bringt. Mianowicie wtedy, gdy będziecie wydawali wiele owoców. Was ist das eigentlich, der Vater wird verherrlicht? Co to w ogóle znaczą te słowa, ojciec będzie uwielbiony?
jemanden verherrlichen bedeutet, seine herrlichen, seine guten Eigenschaften ans Licht zu stellen. Kogoś uwielbiać, to oznacza te jego przymioty, jego dobre przymioty, objawiać, pokazywać je, wystawiać je na widok. Wenn ich einen Menschen verherrlichen will, groß machen will, jeśli ja chcę wysławiać, uwielbiać jakiegoś człowieka, dann erzähle ich, was er gut kann. To wtedy opowiadam, co on potrafi. Und dadurch wird er groß in den Augen derer, die zuhören. I wtedy ci, którzy słuchają, to wyrabiają sobie takie dobre wyobrażenie o tym kimś. Der eine kann gut kochen, der andere kann gut Klavier spielen. Na przykład ktoś umie dobrze gotować, czy inny ktoś dobrze grać na pianinie. Der nächste kann gut Autos reparieren oder was auch immer. Następny dobrze naprawiać samochody i cokolwiek byśmy mogli tutaj wymienić. Und wenn ich davon erzähle, dann mache ich eine Person groß. Jeśli o tym będę tak długo, czy będę o tym opowiadał, to wtedy wywyższam tą osobę. Und wie wird Gott der Vater verherrlicht? A jak jest wywyższany czy uwielbiany Bóg Ojciec? Indem etwas von seinen herrlichen Eigenschaften sichtbar gemacht wird. Przez to, że będziemy coś z jego tych cech opowiadali i pokazywali to. Von seiner Liebe. Na przykład coś z jego miłości. Von seiner Heiligkeit. Z jego świętości. Von seiner Gnade und Gerechtigkeit. Z jego łaski i sprawiedliwości. Und der Jesus hat diese Eigenschaften Gottes völlig ans Licht gestellt. I Pan Jezus te właśnie cechy Boże doskonale wywiódł na światło. Aber wir dürfen das auch tun. Ale my też to możemy czynić. Und wir tun es, indem wir Frucht bringen. A czynimy to przez to, że wydajemy owoc. Und dann schließt der Jesus diesen Abschnitt und da denkt er an sich. I Pan Jezus kończy ten urywek i myśl, mówi o sobie. Er hatte davon gesprochen, welche Hilfsmittel wir haben. I mówił, jakie środki pomocnicze mieliśmy do tego. Er hatte davon gesprochen, wie der Vater verherrlicht wird. On mówi, jak Ojciec jest uwielbiony. Und jetzt sagt er etwas, was ihn betrifft. Teraz mówi coś, co się jego dotyczy. Sagt, wenn ihr Frucht bringt, dann seid ihr meine Jünger. I jeśli wy będziecie owoc wydawać, to jesteście moimi uczniami. Welche Freude ist das für den Herrn Jesus, wenn es hier auf dieser Erde Menschen gibt, die als seine Jünger erkannt werden? Jakaż to jest radość dla Pana Jezusa, gdy na tej ziemi są ludzie, których można rozpoznać jako jego uczniów. Wir haben gesungen, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Śpiewaliśmy w tej pieśni, ach, potrzebuję cię. Und das haben wir hier gefunden. Bleibt in mir, außer mir könnt ihr nichts tun. I to tutaj mogliśmy znaleźć. Trwajcie we mnie, beze mnie nic uczynić nie możecie. Im nächsten Abschnitt, w następnym urywku, spricht der Herr Jesus einige Male von sich selbst. Pan Jezus mówi kilkukrotnie o samym sobie. Und er sagt etwas von dem, was ihn gekennzeichnet hat oder was ihm gehört. I mówi o czymś, co jego charakteryzuje albo co się jemu należy. Und ich möchte das gerne im Überblick noch zeigen. I chciałbym tylko taki przegląd zrobić tego. Zuerst in Vers 9 meine Liebe. Po pierwsze w 9 wierszu mówi o mojej miłości. Zweitens in Vers 10 meine Gebote. 10 wiersz moje przykazania. Drittens in Vers 10 es steht nicht so deutlich da, aber mein Gehorsam. Kolejna rzecz, to nie jest wprost napisane, ale moje posłuszeństwo. Er hat die Gebote seines Vaters gehalten. Ja przestrzegałem przykazań ojca mojego. In Vers 11, meine Freude. W 11 wierszu, moja radość. In Vers 14, meine Freunde. 14 wiersz, moimi przyjaciółmi. In Vers 15, mein Vater. W 15 wierszu mój ojciec. In Vers 16 meine Auserwählten. 16 wiersz moi Auserwählten. Moi wybrani, ja was wybrałem. Und am Ende von Vers 16 mein Name. I pod koniec 16 wiersza w imieniu moim, moje imię. Der Abschnitt fängt an, wie der Vater mich geliebt hat. Ten urywek rozpoczyna się, jak mnie umiłował ojciec. Hier steht im Grundtext nicht das Wort agape. Tutaj w oryginale nie ma tego słowa agape. Nicht diese Liebe, die liebt, ohne im Gegenstand der Liebe etwas Anziehendes zu finden.
Nicht die Liebe, die auch dann lebt, wenn sie gar nichts Anziehendes findet. Nie ma mowy o tej miłości, która miłuje bezgranicznie, nawet jeśli nie znajdzie nic godnego miłości. Hier steht dieses Wort Philei oder Phileo. Tu jest to słowo użyte Phileo. Der Vater fand in dem Sohn etwas Anziehendes, etwas Liebenswertes. Ojciec znalazł w synu coś przyciągającego, coś, co jest godne miłości. I mówi Pan Jezus, tak jak Ojciec umiłował mnie, tak i ja was umiłowałem. I teraz mówi, trwajcie w miłości mojej. Meine Liebe. Und da dürfen wir uns aufhalten, da wo wir seine Liebe genießen. Moja miłość. I w tej miłości możemy trwać i nią się rozkoszować. Und wie geht das, in seiner Liebe bleiben? Jak to jest możliwe, by trwać w jego miłości? Die Antwort gibt Vers 10. Odpowiedź daje wiersz 10. Gehorsam sein. Być posłusznym. Seine Gebote halten. Przestrzegać jego przykazań. Wenn wir seine Gebote halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Jeśli przestrzegamy jego przykazań, to trwamy w jego miłości. Wenn wir nicht gehorsam sind, genießen wir seine Liebe nicht. Jeśli nie jesteśmy posłuszni, to nie trwamy, nie rozkoszujemy się jego miłością. Seine Liebe ist immer noch gleich. Bo jego miłość jest ciągle taka sama. Aber unser ungehorsam ist wie eine Wolke, die sich dazwischen schiebt. Ale nasze nieposłuszeństwo jest taką chmurą, która wkracza pomiędzy. Und der Jesus stellt sich vor als das vollkommene Vorbild. I Pan Jezus przedstawia nam się jako ten przykład doskonały. Ich habe die Gebote meines Vaters gehalten und bleibe in seiner Liebe. Ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. Meine Gebote. Moje przykazania. Gibt das nicht den Worten des Herrn Jesus ein Gewicht? Czy to nie nadaje swego rodzaju takiego mocnego znaczenia słowom Pana Jezusa? Der so viel für uns getan hat. Ten, który tak wiele dla nas uczynił, der sagt, das sind meine Gebote. On mówi, to są moje przykazania. Wenn du deine Frau lieb hast, jeśli miłujesz swoją żonę, und sie hat einen Wunsch, i ona ma jakieś życzenie, und es ist dir möglich, diesen Wunsch zu erfüllen, i jesteś w stanie spełnić to życzenie, dann wirst du es gerne tun, oder? To uczynisz to chętnie, prawda? Das ist nur ein schwaches Bild. To jest tylko taki słaby przykład. Herr Jesus hat so viel für uns getan. Pan Jezus tak wiele dla nas uczynił. Wollen wir da nicht gerne das, was er zu uns gesprochen hat, gehorsam tun? Czy nie chcemy tego, co on do nas mówił, czynić w posłuszeństwie? Wenn wir es tun, bleiben wir in seiner Liebe. Jeśli to czynić będziemy, to trwamy w miłości Jego. Und dann haben wir seine Freude in uns. I wtedy mamy Jego miłość w nas. Das war die Freude, die er hatte in seinem Weg über diese Erde. To jest ta radość, którą on miał w swojej drodze po tej ziemi. Sein Weg war unendlich schwer. Ta droga była nieskończenie trudna. Aber er wusste, ich habe die Zustimmung meines Vaters. Ale on wiedział, ja mam Ojca po mojej stronie. Und das war Freude für ihn. I to było radością dla niego. Und jetzt spricht er die Seinen ganz persönlich an. I teraz on mówi do swoich osobiście, tak osobiście. Er sagt, ihr seid meine Freunde. I mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi. Hast du einen guten Freund? Czy masz może takiego dobrego przyjaciela? Das war schön, wenn man einen guten Freund hat, oder? To jest coś pięknego, jeśli ma się kogoś takiego. Aber so einen guten Freund wie hier hast du hier auf der Erde nicht? Ale takiego przyjaciela, jak tutaj widzimy, mamy przedstawionego, na tej ziemi nie ma. Dein Freund ist der für dich gestorben? Czy twój przyjaciel zmarł za ciebie? Hier ist einer, der sagt, ihr seid meine Freunde. Tutaj jest ktoś, kto mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Und ich habe euch so lieb. Ja was tak miłuję, ich gebe sogar mein Leben für euch. Że dam swoje życie nawet dla was. Größere Liebe gibt es nicht. Większej miłości nie ma. Mehr kann man nicht geben. Więcej nie można dać. Und das hat der Herr Jesus getan. I to Pan Jezus uczynił. Und dann sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Nie nazywam was już sługami. Ein Knecht, der muss einfach tun, was sein Herr sagt. Sługa musi czynić to, co mu Pan każe. Ob er das versteht oder nicht. Obojętnie, czy on to rozumie, czy nie. Ob er das gut findet oder nicht. Czy wydaje mu się to słuszne, czy nie. Das ist völlig egal. To nie ma znaczenia. Er muss es einfach tun. Po prostu musi to wykonać. Aber der Jesus sagt hier, ihr seid viel mehr als meine Knechte. Ale Pan Jezus mówi, wy jesteście o wiele więcej niż tylko sługami. Ihr seid meine Freunde.
jesteście moimi przyjaciółmi. Und das, was ich gerne von euch haben möchte, das erkläre ich euch sogar. I to, co ja chciałbym od was, to wam wyjaśniam. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch gesagt. Wszystko, co słyszałem od ojca mojego, to wam przekazałem. Ich habe nichts zurückgehalten. Nic nie zachowałem. Jetzt dürft ihr Verständnis haben. Teraz możecie to rozumieć. Und aus diesem Verständnis heraus das tun, was ich euch sage. I przez to rozumienie możecie czynić to, co ja wam mówię. In Vers 16 sagt er, ich habe euch auserwählt. I w 16 wierszu mówi, wybrałem was. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Tu nie ma teraz mowy o tym, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Der Vers macht es klar, worum es geht. Ten wiersz dobitnie pokazuje, o czym tu jest mowa. Auserwählt, um seine Jünger zu sein. Wybrani, by być jego uczniami. Auserwählt, um Frucht zu bringen. Wybrani, by wydawać owoc. So wie der Herr Jesus diese Jünger auserwählt hatte damals. Das war, er hatte ja viele Jünger. Pan Jezus, tak jak on wtedy wybrał tych uczniów, przecież miał ich wielu. Aber er hat diese 12 auserwählt als Apostel. Ale on wybrał tych 12 jako apostołów. Und hier geht es darum, dass er uns auserwählt hat und uns bestimmt hat, dass wir Frucht bringen. I on ich, czy nas wybrał i postanowił, abyśmy ustanowił, abyśmy wydawali owoc. Und diese Frucht soll bleibende Frucht sein. I ten owoc ma być trwały. Und so dürfen wir zu dem Vater gehen in seinem Namen. I tak możemy do Ojca przychodzić w jego imieniu. Was für ein Vorrecht, zu dem Vater zu gehen. Cóż to za przywilej przychodzić do Ojca. Und was für ein Vorrecht in seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus zu ihm zu gehen. I cóż za przywilej w jego imieniu, w imieniu Pana Jezusa przychodzić do Ojca. Jetzt gibt der Herr Jesus zum Schluss ein Gebot. I teraz jeszcze na koniec Pan Jezus daje jedno przykazanie. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. To przykazuję wam, byście się wzajemnie miłowali. Der Abschnitt fing an, ich habe euch geliebt. Zaczął się ten urywek, ja was umiłowałem. Der Abschnitt endet, liebt einander. I kończy się, miłujcie się wzajemnie. Das soll das große Merkmal unter den Gläubigen, unter denen, die geliebt sind von dem Herrn Jesus sein. To ma być ta cecha widzialna i charakterystyczna wierzących. Das leitet über zum nächsten Abschnitt. I to prowadzi do następnego urywka. In der Welt gibt es Hass und Feindschaft. W świecie jest nienawiść i wrogość. Und das ist der Platz, auf den wir gestellt sind, um Frucht zu bringen für Gott. I to jest to miejsce, na którym jesteśmy postawieni, aby przynosić owoc dla Boga. Aber dann dürfen wir diese Gemeinschaft erleben mit dem Herrn Jesus. Ale tu możemy odczuwać tą społeczność z Panem Jezusem i też razem z nami, pomiędzy nami. Und dürfen verbunden sein in Liebe. I możemy być połączeni w miłości. Wir brauchen den Herrn Jesus. Potrzebujemy Pana Jezusa als unseren Heiland, jako naszego Zbawiciela, aber auch um Frucht zu bringen. Ale również i po to, by przynosić owoc. Und er lädt uns ein, bleibt einfach in mir. I on nas zaprasza, trwajcie we mnie. Ich bin doch da. Ja jestem tu. Ihr habt mich doch. Macie mnie. Und bleibt in mir. I trwajcie we mnie. Bald hole ich euch zu mir. A wkrótce wezmę was do siebie. In die Herrlichkeit im Himmel. Do chwały, do nieba. Da wird nichts mehr trennend zwischen euch und mir stehen. Tam nie będzie żadnej przeszkody pomiędzy wami a mną. Keine Sünde, keine Schwachheit. Żadnego grzechu, żadnej słabości. Herrlich wird es sein, für immer bei dem Herrn Jesus zu sein. To będzie coś wspaniałego, na zawsze być z Panem Jezusem. Aber er lädt uns heute schon ein. Ale już dzisiaj nas zaprasza. Bleibt in mir. Trwajcie we mnie. Amen.
Dziękujemy.